zmęczone dziewczyny, tak gorąco, taki upał, ale skwar z nieba. No, masz rację. No ale tak właśnie wyglądają prawdziwe wakacje. A ta nasza miejska plaża jest genialna. I dziewczyny, posmarujcie się olejkiem do opalania, żebyście się czasem nie spaliły. To co? Po prostu się kładziemy, leżymy i opalamy? Czy coś innego robimy? Ja na początku proponuję wypić coś zimnego. O rany, dziewczyny, po prostu czuję, że cała płonę. O, masz rację, a ja to bym chyba coś zjadła zimnego. O, od razu lepiej. Wy tam się bawcie, dziewczyny, a ja włączę sobie muzyczkę, odpalę strefę relaksu i się poopalam. Opalanie jest nudne. Na plaży to trzeba coś robić. Wow, zobacz! Gośka, zobacz, jakie piękne muszelki! O, wow, masz rację, Kaśka. Mi to się bardziej podoba ta tutaj zawinięta. A mi zdecydowanie ta. O, zobacz, jakie piękne! Ej, bierzemy je do domu jako pamiątki. No jasne, no pewnie. Witam, dziewczyny. Proszę, uważajcie przy krawędzi wody. Jest tutaj bardzo głęboko. Dzień dobry, panie ratowniku. No pewnie, że będziemy uważać. Zresztą dzisiaj nie planujemy w ogóle pływać. O, pływać możecie, tylko pamiętajcie, że tutaj jest głęboko, ale w razie czego zawsze jestem na miejscu, służę pomocą. Jakby coś się działo, to jestem obok. O, dziękujemy, panie ratowniku, to bardzo miłe z pana strony. Wolałem zaznaczyć swoją obecność. Och, młodzi ludzie mają czasami głupie pomysły, jeśli chodzi o wakacje, plażowanie i woda. A trzeba wiedzieć, że woda jest naprawdę niebezpiecznym żywiołem. I co, stary, idziemy popływać? No, chyba tak. A w ogóle, co ty masz na sobie? Co to za rękawki? Co ty jesteś, małym dzieckiem? Ej, no, po prostu taki komplet ubrałem. Ale co, idziemy popływać, czy co robimy? No, pływamy, tylko że... Wow, na desce! Ja tam nie zamierzam się całym oczy... Ej, zobacz, jak mi świetnie idzie. Wow, ile tutaj jest pięknych ryb, jaka rafa koralowa. Masz rację, wygląda jak... Ej, posuń się, no weź, co ty robisz? No, i przez ciebie spadłem do wody. No trudno, teraz moja kolej pływania na desce. Woo, woo, yupi, do góry, woo! Ej, co jest grane? Kto tak krzyczy? Ledwo przymknęłam oko, a tutaj takie krzyki. Ej, dziewczyny, to wy? Nie, to jacyś chłopacy w wodzie. No, chyba robimy jakieś zabawy albo zawody, nie wiem, o co chodzi. Chłopacy? A jak mają na imię? A skąd my mamy wiedzieć? Nie znamy ich. No to trzeba je poznać. No to trzeba ich poznać, dziewczyny. W końcu są wakacje. Trzeba poznać nową osobę. Ej, czekajcie, zaraz z nimi tutaj wrócę. Co ta Zuzka odwala? Co jej się stało? Zwariowała? Nie wiem, ale chyba zbyt mocno jej słońce przygrzało. Ej, stary ty, patrz, jaka fajna dziewczyna idzie w naszym kierunku. Ej, siema, sama jesteś tutaj? Co jest? O, cześć. To wy tak krzyczycie w tej wodzie, że nie mogę w spokoju się poopalać? Tak, to my. Sorry. Jestem Kacper, a to Kamil, mój kolega. Siemka, jestem Zuzka, jestem z dwoma koleżankami. Dołączycie do nas do plażowania? No nie wierzę, ona tutaj z nimi idzie. No nie, ona zawsze musi wpaść na jakiś dziwny pomysł. A ja nie mam ochoty z nimi spędzać czasu. To są te twoje koleżanki? Serio? Ty się z nimi trzymasz? Tak, to są moje przyjaciółki, a coś nie tak? Nie, no jakieś takie dziwne, w ogóle do ciebie nie pasują. Ta wygląda jak zamulona, a tamta jak kujonka. Ej, to co wy robicie? Dlaczego tak o nas mówicie? W ogóle nas nie znacie. No ale już po samym wyglądzie widać, że jesteście dziwne. Ty, patrz, ten mały zbudował jakiś zamek na piasku. Stary, sam to zrobiłeś? Tak, ciam. Sam, zobaczcie, jaki fajny. No, fajny, poczekaj, coś tu poprawię. O, to zrzucę, tamto zrzucę, o, to poprawię. Jeszcze to zabiorę. O, ups, stary. O, dzieciaczku, chyba musisz na nowo swój zamek zbudować. Dlaczego mi go popsuliście? Jesteście okropni. O nie, cały dzień go buduję. No to masz teraz jeszcze czas, aby go odbudować. Serio? Zuzka przyprowadziła takich głupich chłopaków? Ja cię kręcę. Po co? Widziałaś, co zrobili temu mojemu chłopakowi? No, straszne. A wy co takie smutne? Żałujecie tego dzieciaczka? On sobie to odbuduje, no co wy, to jest tylko zabawa.
Sama mam młodsze rodzeństwo i nie chciałabym, aby ktoś im psuł taki fajny zamek. Poza tym, sorry, ale my w trójkę chcemy same spędzić ten dzień na plaży. Sorry, ale wasza koleżanka Zuzka nas zaprosiła, tak więc nie wiem, o co chodzi, z nią gadajcie. Ej, dziewczyny, chodźcie do wody, chodźcie się wykąpać. Jest mega ciepła woda, chodźcie. Ej, obiecywałyśmy sobie, że nie będziemy się dzisiaj kąpać. Nie miałyśmy wchodzić do wody, tylko sobie pogadać, poplotkować, spędzić czas razem i się poopalać. Zuza, chodź do nas! Ej, no co jest, dziewczyny? No chodźcie, dołączcie! No nie bądźcie takie zgorzkniałe! Sorry, chłopaki, ale chyba będę musiała iść, bo dziewczyny się na mnie obrażą. No daj spokój, olej je! No weź przestań! A poza tym nie mogą do nas dołączyć i wejść do wody? Nie, chyba nie. Gośka nie chce, mama okulary, a Kaśka nie lubi się kąpać. Poczekaj, my to załatwimy. Ty, Kaśka! Co ty tak marudzisz i psujesz wakacje swojej koleżance Zuzce? No co ty taka jesteś? Na plaży i się nie wykąpiesz? Skakuj do wody, bo Zuzka chce od nas sobie pójść. No bardzo dobrze, ma z nami spędzać ten czas. Co ty w ogóle robisz? No dalej, dalej, wchodź do wody. Przestań mnie popychać! Ej, no co jest? Już jesteś na krawędzi tego pomostu, no wskakuj do wody! Zuzka się ucieszy. Ale ja nie chcę, ja nie umiem, ja nie chcę, ja nie umiem! Czego ty nie umiesz? No wskoczyć, zobacz! Raz, dwa, trzy i cię popchnę, chodź, wskoczymy razem! A, pomocy, ratunku! A, pomocy, pomocy! No spokojnie, ruszaj rękoma i płyń! Dziewczyna, co się dzieje? No płyń! Ale, o! Ła, ła, ja nie mogę oddychać, ja nie umiem pływać! Pomocy, ratunku! Czuję, że wchodzę pod wodę! Czuję, że się zaraz znowu zachłysnę, nie umiem! Ej, przestań! Przestań kłamać! O nie, ty chyba faktycznie nie potrafisz pływać. Poczekaj, pomogę ci! Nie dotykaj mnie, nie dotykaj! No nie mogę oddychać! On jest nienormalny! Wepchnął Kaśkę do wody! No tak, żeby się w końcu wykąpała i do nas dołączyła. Ale ona nie potrafi pływać! O nie, ktoś potrzebuje mojej pomocy! Już biegnę! Już biegnę ci na ratunek! Nie bój się, nie bój! Już do ciebie płynę! Spokojnie, spokojnie! Jest mi niedobrze, niedobrze! O nie, zachłysnęłaś się! Straciłaś przytomność! Spokojnie, chwyć tę bojkę! Halo, halo, słyszysz mnie? No nie, teraz muszę ją wyciągnąć jakoś na brzeg. O nie, spokojnie, spokojnie, tu teraz płyniemy. O nie, straciła przytomność, nie! Przesuńcie się, przesuńcie! Trzeba ją reanimować! Sztuczne oddychanie! O, kilka ucisków. Raz, dwa, trzy, 11, 19, 20, 30. I teraz usta. O nie, nie ma z nią kontaktu. No nie! Dlaczego? Kasia, ocknij się, Kasiu! O kurde, stary, nie miałem pojęcia, że to się tak skończy. Nie miałem pojęcia, że ona nie potrafi pływać, no w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Nie no, spoko, ja to rozumiem, tylko wiesz, wypchnąłeś ją na głęboką wodę, się zachłysnęła i teraz nie wiadomo, co z nią będzie. Halo, halo, ocknij się! O, chyba już jej wraca tętno, chyba się ocknęła. O, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem? Gdzie jestem? Spokojnie, spokojnie, przed chwilą byłaś głęboko pod wodą, właśnie cię wyciągnąłem. Kasiu, Kasiu, czy wszystko w porządku? Kasiu, jak się czujesz? Nie, wszystko okej. Okay. Trochę mi się kręci w głowie. Nie, nie, moja droga, nie możesz tutaj zostać. Musisz w tej chwili iść do lekarza. Musi cię obadać i sprawdzić, czy nie masz wody w płucach i czy możesz dalej spędzać czas na plaży. Mogłaś poinformować kolegów, że nie potrafisz pływać. Nie zdążyłam, bo wrzucili mnie do wody. A poza tym to nie są moi koledzy. O, ocknęła się, więc wszystko z nią w porządku. Ej, Zuzka, weź zostaw te głupie koleżanki i ślamazary, co nie potrafią pływać. I dołącz do nas, płyniemy właśnie na tamtą bezludną wyspę. Co? Właśnie zrobiłeś taką akcję, a ja mam z wami płynąć? Chyba zwariowaliście. Pędzę do mojej przyjaciółki. O rany, aż jej się język poplątał. Dobra, niech spada. Czyli mówisz, młoda damo, że prawie utonęłaś? Tak, panie doktorze, zachłysnęłam się i potrzebna była reanimacja. Ja naprawdę słabo pamiętam tylko wrzucenie do wody, a później już tylko wielką wodę i wodę. No, niestety, tak to się czasami kończy. Poczekaj, osłucham cię. Wydaje się, że nie masz wody w płucach. Chyba wszystko jest w porządku. W porządku, ale ja już nigdy nie zbliżę się do wody.
Nie, nie ma w ogóle takiej opcji. Nigdy w życiu już nie będę chciała pływać. No dobrze, niepotrzebne jest tutaj żadne lekarstwo, żadne skierowanie, tylko rozwaga. Skoro boisz się wody, zawsze trzymaj się od niej z daleka. A następnym razem, kiedy wpadniesz tak do wody... Nie wpadnę, tylko ktoś mnie wepchnął. Nawet w takim przypadku zgłoś to koniecznie ratownikowi, a nawet i na policję, ponieważ takie zabawy mogą się skończyć tragicznie. Słyszałaś, Gośka? To się mogło skończyć tragicznie. Masz rację. Ojejku, tak mi przykro, Kasiu. Nie miałam pojęcia, że on cię wepchnie. Gdybym wiedziała, gdybym podejrzewała, to bym cię tam nie zostawiła. Bym poszła razem z tobą i cię obroniła. Nie, to nie jest twoja wina. To nie jest niczyja wina, tylko tego głupiego chłopaka. O, jesteście, dziewczyny, jesteście! Tyle czasu na was czekałam. Kasiu, czy wszystko z tobą w porządku? O, Kasiu, tak przepraszam. Nie miałam pojęcia, że ci chłopacy będą tacy okropni. Nie no, spoko. Wszystko okazało się w porządku. Tak, tak. Wyjaśnię ci, że lekarz powiedział, że jest okej, ale to nie jest twoja wina. Oni na początku byli mili, tylko ten głupi pomysł z wrzuceniem mnie do wody. No właśnie, już sama ci chciałam skoczyć na ratunek, ale widziałam, że ratownik pobiegł. Tak, dobra dziewczyny, zapomnijmy o tej sytuacji. Co prawda, prawie bym utonęła, ale wiecie co? Wakacje się nie skończyły. Bawmy się razem i zapomnijmy już o tej głupiej historii.